wędrujemy 300 metrów do torów kolejki wąskotorowej jako rekruci, bo dzisiaj się wcielamy jako rekruci do armii carskiej, wracamy 100 lat wstecz. Spróbujemy opowiedzieć historię tego miejsca w drodze do niepodległości. Jakie tu zdarzyły się historie, epizody. Za przyzwoleniem spadkobierców właściciele tego obiektu po roku 1939 zostali stąd wyrzuceni i nigdy tak na dobrą sprawę już tu nie wrócili. Nie było takiej możliwości, zarządcą obiektu był po prostu Niemiec. Gospodarstwo pracowało na potrzeby frontu, na po prostu wyposażenie armii okupanta. W okresie powojennym powstało tu PGR. Młodsze pokolenie to nie pamięta pewnie. Państwowe Gospodarstwo Rolne, tak się to nazywało. Stąd widać te charakterystyczne budowle, które powstały w tym okresie, ale w tle bardzo ciekawe budynki, jeszcze pamiętające czasy no, końca XIX wieku. Patriot! Silna! Ładno już ręką stracia! Wy popali w carską imperialną armię! Jestem starszym podoficerem. Jeżeli ktokolwiek z żołnierzy, rekrutów, cokolwiek w moim oczach źle zrobił, miałem prawo do niego podejść i zrobić mu tak. Rekrut czy żołnierz bardziej bał się swoich dowódców niż wroga. Bo co może zrobić wróg? Może mnie zastrzelić, wziąć do niewoli, mogę być ranny, prawda? A co zrobi przełożony? Może dać mi parę wyciorów na plecy, może mi dać stójkę pod karabinem na 24 godziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co żołnierz robi, jak wychodzi z kosza? Czego szuka? Flaszka? Mocna? I pani, to prowadzi. Tak, kultura i kultura, i jeszcze bardziej kultura. I teraz proszę popatrzeć. Żołnierz z kosza wychodzi na czerwono, na niebiesko, na biało, różnie to zależało od pułku. Wszyscy w okolicy widzą, że szuka. Ale jak już znalazł, to po co go wszyscy mają widzieć? Prawda? I tak to się ma. A tak po prawdzie, to jest strona miejska, a to polowa. Po co, żeby nie bardzo było widać z krzaku, kto tam siedzi. A jednak czerwone rzuca się w oczy. Wojny zaczęto numerować dopiero po latach, pod roku 45, ponieważ wcześniej nikt nie przewidywał, że będzie druga po pierwszej. W 15 roku, w połowie lutego rozpoczyna się bitwa Przasnyska. Niemcy uznają, że kierunek Przasnyski jest bardzo dobrym kierunkiem do wyjścia na Narew i w efekcie na Warszawę. Kilkakrotnie Przasnysz przechodzi z rąk do rąk. Mamy w sumie po obu stronach kilkadziesiąt tysięcy jeńców. Straty materiałowe, uzbrojeniowe, a oprócz tego mniej więcej 70% strat substancji budownictwa w Przasnyszu. Tutaj pierwszy raz na świecie dochodzi do przełamania frontu za pomocą pojazdów, powiedzmy sobie, opancerzonych. Nie są to co prawda czołgi, ale nasze imperium carskie używa tutaj samochodów pancernych typu rusobaut uzbrojonych w karabiny maszynowe i jednego działko. Pociąg został ostrzelany przez Rusaków. Pomoc! Odjazd! Niemiecka armia podjęła decyzję zacząć operację na froncie wschodnim. I tak 18 lutego rozpoczęła się tak zwana operacja Szasnyszka. 24 lutego armia pruska zajęła Przasnysz, gdzie 27 lutego już ten Przasnysz armia carska odbiła. I po przegranej bitwie przasnyskiej Niemcy zasiedli na 4 miesiące w tak zwanej bitwie też okopowej. Przyszedł czas 4-miesięczne walki okopowe. Operacja pod Gorlicami, 2 maja.
Cisza! Ruhe! Przyszła operacja Kopnicka. Niemcy podjęli decyzję o podjęciu drugiej operacji Przasnyskiej. Druga operacja Przasnyska zaczęła się 13 lub lipca 15 roku. 800 oddział ostrzeliwało ten Przasnysk, miejscowość nieległe. Także jednorożec w 100% został zniszczony. Przasnysk 70. Ludzie nie poznawali swoich gospodarstw. Super nieważna scena, gdy organizacja POW, znajdująca się w trendzie działająca na ziemiach północnego Mazowsza, rozbraja właśnie tych Niemców, czyli nas, i puszcza nas w stronę granicy za Chorzelami bez broni. Żołnierze niemieccy, poddajcie się, złóżcie broń, wasz opór jest zbędny, jesteście otoczeni. Naszym warunkiem jest to, że opuścimy ziemię Przasnysza z bronią. Nie ma takiej możliwości. Nasz warunek jest taki, że zdajecie broń i możecie iść wolno ku granicy. Zgadzamy się na wasze żądania. Proszę złożyć broń. Gdybym ja w tej chwili, mając na sobie to, co mam na sobie, zdjął pagony, zrobił coś takiego, zasłonił sobie tak zwane carskie oko, obciął guziki i przeszył na drewniane, tak naprawdę już przeszedłbym na stronę bolszewicką. Powiedzmy sobie... Jesteśmy na przystanku roku 20. Niestety zostaliśmy zaatakowani. Ognisko, tory rozkręcone, ognisko się pali. Musimy wysiąść. Wybierzemy, kto zostanie. O, jest, mamy jednego starostę, zostanie starostą. Będziemy komitet tworzyli. Nawała bolszewicka przyszła ze wschodu, to trzeba było się po prostu szybciutko wycofać, skoncentrować do obrony pod Warszawą. Nie było szans przy mniejszej liczebności obronić tego terenu. Więc weszli jak na swoje. I co więcej, z pieśnią międzynarodówki. Próbowali się zaśpiewać. I z chęcią przeniesienia rewolucji na zachód. Na polskie ziemię, ale i na zachód. I było istotą ich działania. I oni mieli nadzieję, że Polacy przyjmą ich radośnie, włączą się w rewolucję i wszechobecna szczęśliwość zapanuje na całym świecie. Niesiona pod czerwonymi sztandarami. Stąd stworzono właśnie komitety. Wybierano sobie sołtysów. Wjeżdżamy na peron do Czernic. Kolejka była wtedy, jeździła, ale no pewnie mogło to wyglądać inaczej, ale my właśnie z pozycji pasażerów spróbujemy poznać, jak było w Czernicach. Raus. Spinde raus. Nie zdążyliśmy przed polską armią. Niemcy zrobili obóz jeniecki, który był przy cmentarzu w okresie właśnie roku 40. Jeńcy w tych obozach byli często wykorzystywani właśnie do poprawy infrastruktury. Na przykład droga z Mławy w kierunku Przasnysza była właśnie z udziałem tych jeńców budowana.
tutaj na tych terenach, pewnie jak już kolega Marek mówił, w roku 1939 walczył 21 Pułk Piechoty. Nieco dalej na pozycji Żęgnowskiej walczył 79 Pułk Piechoty, który my odtwarzamy. Skąd ten pułk tutaj się wziął? Ano ten pułk przyjechał, proszę Państwa, z dzisiejszych terenów, dzisiejszej Białorusi. Właściwie cała dywizja, były to pułki ulokowane na terenie Białorusi, garnizon Słoni. Cała dywizja liczyła kilka tysięcy żołnierzy, dzielnie walczyła pod Mławą. Sami Niemcy nazwali tą dywizję dywizją żelazną. Od 1 do 4 września żołnierze tej dywizji dzielnie walczyli w bitwie pod Mławą. O nich pamięć jest do dziś.